Siemaneczki, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i zapraszam was na trzeci odcinek z Far Cry 4. Słuchajcie, jest! Tak, bardzo was serdecznie zapraszam. Ciąg dalszy w Keracie, a dokładnie w Banapurze jesteśmy, tak? Banapurze. Myślę, że... O, nie chciałem tak. O. Myślę, że w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do Amity. Rozpocznij misję kampanii dla Amity. Tu mu coś ma... Aha, że mamy ten... I otwórz skrzynię z łupem. Dobra. Czyli na razie mamy... Pójdziemy do Amity, zobaczymy co Amita od nas chce. I potem zobaczymy co dalej, dobra? Wtedy zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tu się już trochę uzbroiłem. Bo nie wiem, czy w poprzednim odcinku się uzbrajałem, czy nie, ale... W tym momencie jest to mniej ważne. Słuchajcie, dobra. Amita, gdzie jesteś? Ona tam gdzieś była, ja już ją widziałem. Sorry. Do sklepu nie idziemy, bo wszystko... O co to? Nie będę się wspinał, idziemy do Amity, szybciutko! Cześć, Amita. Zaval says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. Turista. I'm Amita. This is Badra. Hi. Keep working. Nie przy... Look, I overreacted back there. No byłaś bardzo ostra. We're at war. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Łuk dostaniemy. What are you... Pick it up. Try again. Ja chciałem kupić łuka, widzicie? Dostaniemy łuk. Leże wilków. Spotkaj się z Kanach. Dobrze. A gdzie ta nasza Kanach jest? Ulala! Czyż my byśmy musieli polować na dzika? Ciona? Skrzynia z łupem. Dobrze, niech nas ten cel poprowadzi. Wyjdźmy stąd. Tu się jakieś autko przydało, jakiś środek transportu. W ogóle coś fioletowego tu jest, to jest tu. Weźmy sobie roślinki. A potem nie ma miejsca w ekwipunku przez rośliny, no no. Muszę wreszcie kupić tą, żeby wytwarzać tą umiejętność. Nowe, jak co redbook weźmie tą umiejętność? No właśnie wiem. Właśnie wiem. Wsiadaj. No i jedziemy, słuchajcie, jedziemy do Kanach. Prawdopodobnie mamy coś w stylu takiego zadania, aby pozabijać za pomocą właśnie łuku. Za pomocą łuku zwierząt, bo ona potrzebuje skór zwierząt, o ile... I on dobrze zrozumiałem. Dobra, niech autko samo jedzie. Ja się tu będę guduć. A, mamy łuk myśliwski. Zamiast tego to mamy łuk myśliwski. No dobra. Świnkę to słyszałem. Tu jest Kanach. Kanan. Fuck. Naprawdę? Pioczek jakiś? No cześć, babcia. Amita sent me over. She said you might have some kind of wild animal problem. Hey, Amita, I have no idea what I'm supposed to do here. Wolves are a common nuisance for Kanan Farm. She's killed off a number of them, but this year they're especially aggressive, and I'm worried about her. There's a den nearby. Clear it out, huh? I think Kanan has supplies stockpiled somewhere on her farm that you can use.
And Ajay, skin your kills. We can always use the pelts. Daj się z... to po prostu skóry tybetyńskie. A mogę się ciebie oskurować? Tu coś się mrygo. Habirze, mój przyjacielu, wiem, że wzywając do połączenia się do naszej... Wiem... Co? Wiem, że wzywając do połączenia się do naszej walki, proszę cię o wiele, ale po zdradzie Pagamina musimy wystąpić zbrojnie. Geralt nie pozwoli więcej, by cudzoziemcy decydowali o jego przyszłości. Nie wiem, co bogowie planują dla nas po tym, jak Pagamin podzielił Geralt, ale wiem, że pozostał nam tylko opór. Przesłałam na ręce twoje i Kanan wyrazy gorącego podziękowania za wasze nieustające wsparcie. Mohan Gale, sierpień 1087, kurde. Dobra, tego nie mogę wziąć. Smykajmy tu. Powinniśmy iść w miarę tak spokojnie. Nigdy nie wiadomo, co tu się wydarzy. Jakie obrazy! Dobra. Okej, mamy jedną skórę. Daj się do punktu obserwacyjnego. Stąd jak na pewno nie trafię, no nie ma takiej opcji, muszę zejść.
dwóch widzę póki co. Tu w tej okolicy. Z takiego daleka na pewno ich nie trafi. Nie mam takiego skilla jeszcze. Super. Muszę się nauczyć z tego łuku korzystać. Bo nie wiem na co ją patrzy, czy na ten. Wilk mnie pokonał. Muszę się nauczyć tych faktycznie z tej strzały strzelać. Jeszcze raz. Ups.
A jak się rzuca OC? Nie. On mnie widzi przez ścianę. O, mogę wytworzyć. Aha, ale mamy i zanieść, tak? O, to nie wytwarzaj wtedy. Arek, mapa, nie, postępy, współpraca, taktyka też nie. Kolekcje. Wszystko jest do wytwarzania. Ile mamy tych skurwilka? Kolekcja skurwilka typatyńskiego. No to możemy zrobić, bo ona chciała dwa, nie? No. No dobra, no to zróbmy to. All strong na broń. I tu znowu potrzebuję tapira malajskiego, coś glucyjnego. R, aby zapalające, E wybuchające. To czekajcie, to muszę pierwszy stąd wyjść. Jedrka, R. Nice. Za blisko. Nie wiem, że od nowa, nie. O bozysku, dobra, ale wiemy, o co chodzi, wszyscy wiemy, o co chodzi.
Wynurza się. Zawsze obok trafię, no. Aha, muszę to otworzyć. Dobra, wytwórzmy to. A czekajcie, a mogę to jeszcze z tego wziąć? Okej. Okay. Następne. I od niego. Znowu mogę? Nie, o to mi chodziło, ale okej. Dobra. Jest gostek, jest gostek. Chociaż hajsy się, dobra. Jak prawie jest pełen. No dobra, no to wytwórzmy. 1, 2, 3, 4 i kliknąć R. I tam marudzisz. Dobra, niszczymy tą leżę wilków. Koniec zbierania żarcia. Jedziemy z kokosem. Cyk. R. Wow. Punkt kontrolny. Wróć do kanan. Siupnaj se. Co mapkę zaznaczmy. Kanach sobie tu siedzi. Ała. Ale tam coś jest. Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i zapraszam was na trzeci odcinek z Far Cry 4. Słuchajcie, jest. Tak, bardzo was serdecznie zapraszam. Ciąg dalszy w Keracie, a dokładnie w Banapurze jesteśmy, tak? Banapurze. Myślę, że... O, nie chciałem tak. O.
Myślę, że w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do Amity. Rozpocznij misję kampanii dla Amity. Tu coś się ma... Aha, że mamy ten... I otwórz skrzynię z łupem. Dobra. Czyli na razie mamy... Pójdziemy do Amity, zobaczymy, co Amita od nas chce. I potem zobaczymy, co dalej, dobra? Wtedy zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tu się już trochę uzbroiłem, bo nie wiem, czy w poprzednim odcinku się uzbrajałem, czy nie, ale... W tym momencie jest to nieważne. Słuchajcie, dobra. Amita, gdzie jesteś? Ona tam gdzieś była, ja już ją widziałem. Sorry. Do sklepu nie idziemy, bo wszystko... O co to? Nie będę się wspinał, idziemy do Amity, szybciutko. Cześć, Amita. Zabal says I shouldn't be doing this. I am teaching you to protect yourself. Ah, the tourist. Turista. I'm Amita. This is Badra. Hi. Keep walking. Nie przy... Look, I overreacted back there. No byłaś bardzo ostra. We're at war. We keep losing soldiers. The work keeps piling up. Mm-hmm. Is there anything I can do? I'm not a soldier, but I want to help. Okay. Sure. There's a farm not far from here. Kanan runs it, but she's old and she could use your help with some wild animals. I need you to keep the hides intact, so use this. Łuk dostaniemy. What are you... Pick it up. Try again. Ja chciałem kupić łuk, a widzicie, dostaniemy łuk. Leże wilków. Spotkaj się z Kang. Dobra, idźmy do tego szapa coś tam. Tak, my friend. Spoko, też mamy hajsów, nie? Dobra, i teraz tak. Uzbrojenie. Okej. Okay. Czekaj. Teraz możemy tak, albo wybrać luneta, albo magazynek. Nie, dobrze, niech to tak jest. Myślę, że luneta byłaby lepsza. A jak magazynek możemy też kupić? To niech też jest. Malowanie niech jest jakie jest. Broń boczna. A tu co możemy dać? Wymagane wytwarzanie, dobra. Czyli wreszcie dostaliśmy więcej slotów, okej. Okay. To mi się podoba. A z magazynki uzupełniłem, czy nie? Dobra. Idziemy po tą pierwszą skrzynkę. Chciałbym się z tych strzał nauczyć, tak szczerze mówiąc. Jedną dostaliśmy kropeczkę. Po kolei. Śmierć to nie możemy, to nie możemy, to możemy. Następny palę mi sobie VS, aby złapać i przyciąć ciało. To nie musi być. Celowanie celny z dowolnej broni bocznej podczas przemieszczania ciał. Pojazdy utrzymają większe uszkodzenie. A tu...
Ja się zakładam, że zbierasz dwukrotnie więcej liści z każdej rośliny. Otrzymując mniejsze, że no, wiecie co, ja poczekam na dwóch i będę leczniczo przywracałem 4T. Będzie lepiej. Kołuczan. Spoko. Skóra dzika. Okej, kolekcja. To z tymi liściami, muszę mieć wytwarzalnię, ale... Umiejętności... Właśnie, bo tu rośliny nie są potrzebne. Coś tu jest, ale... Aha, że mogę go... Oprawmy go. Się nie przyda, dzik. A ty to kto? A ty bezdomny. Dobra, tu ja widzę, że oni mogli się wspić. Zjedźmy sobie, o. O, bo zjedzku, kochany. O, aha, zobacz, co. Ty co, ja tu trochę tego powyrzucam, no bo... Liści można pełno spotkać na drodze, tak? Trochę przyczyśmy tutaj. Właśnie tak się słyszałam, że jesteście w jakimś... Jest okej? Walnięci są. Idziemy, teraz idziemy do Longinusa, a tutaj chciałem jeszcze iść. Do tego młynku. Dobra. Potem kupujemy tą skrzynię z łupem. I tu będziemy wyczyszczeni. Teraz tu coś jest chyba. A nie, to jest takie coś. A skrzynia z łupem jest też obok mnie. Ale pierw pójdziemy sobie tam. Gdzie co, muszę się wrócić. Wow. To nie idzie tą górę? Chyba nie. Wsiąść. I jedziemy. Zium. Dobra, punkt orientacyjny jest. Słuchajcie, zobaczymy co wtedy się wydarzy. Zbiorę ten dziennik i to wszystko. Ja chciałem tylko zerknąć. O, jak wy się tak bawicie. Wow, dzik. Dobra. Jedziemy po ten dziennik, o ile się nie mylę. Oni się tam wygłupiają, strzelają byle gdzie, no to tak rozpraszają mnie w tym momencie, no. Ja myślałem, że coś strasznego się tam dzieje, a oni się bawią, no. Oj, chłopaki, chłopaki.
Wow. A wam przywalić? Wybaczcie, no ale się wkurzyłem. Tak się nie robi, cywile. A ty co? Przykro mi. Ale jestem niedobry, co? Czekajcie, bo to już... Tu jest już. A to jest młynek. A ty jesteś bezdomny, mam rozumieć. A ty to kto? Halo? Dobra, nieważne. I mamy młynek. Jo, drugi z 40. A my też żeśmy już byli. Ale to jest u góry. Aha, dobra. A tu jest. A to ciche co? Kolekcja. Obiektyw. Dobra, tu mamy teren oczyszczony. Tu. Chcę tutaj oczyścić wszystkie tereny i potem pójdziemy do Longinusa. Dobra, pływaj szybciej, synu. Płynij szybciej. Dla innej to mamy zrobione terenę Longinusa. Zobaczymy, co Longinus dla nas ma. Chyba z buta do niego nie... O, mamy autko. To chyba jest nasze nawet. Dobra. Trochę ja teraz poprowadzę, żeby nie było tak, że cały czas gra za mnie prowadzi. Nie, nie. Ja też co? Ktoś lata? A to auto tak jedzie głośno. I obkrętasy. No bo te chłopaki tu są. Hey, I want to tell you something.
Tak, dziękuję, rozumiem. Żeton z plus do wynajęcia. Co wy robicie? Są niepoważni, strzelają sami do siebie. Dziękuję. O, podziękowała ładnie. A reklamer w strzelaniu. Tu do góry mam iść, dobra. Dobrze, że ta strzałka pokazuje, czy to jest u góry. Czy na dole? Coś na nas czeka, ulelu. To nie, to na dole na nas czeka, dobra. Tu ta świeca, dobra. Czy do góry jest sens iść? Teoretycznie tak, musimy dotrzeć do tej dzwonicy. Ja wiem, że jest wyzwolona, ale tu dalej mamy skrzynię z łupem. No dobra, to idźmy tą górą. Użyj kotwiczki, tak. A, tak się wchodziło, dobra. Okej. Coś się dzieje? A tak sobie tu chodzicie, dobra. Happens, co? Ja już widzę dzwonnicę. Mamy... Ale wy nienormalni, jak wy tam strzelacie, jak szaleni. Wow. Nothing to eat. Do you have something to spare? Thanks for this. Nie ma za co. Dobra, idźmy do góry potem. Wow. To mam cela, co? Są rebelianci u góry, dobra. Pamiętam, żeśmy tu kiedyś szli, ale... Ja wtedy chyba nie zwracałem... Tak jakbyśmy to już ominęli. A to jest tam wysoko. Czekajcie, ty. Czekajcie, jak to wyszło, że... A, tu się można wymieniać, dobra. Tak, żeśmy już kiedyś przeczytali. Zacznę sobie jeszcze raz. Jeszcze wyżej.
Ale czy to za każdym razem wchodzenie do gry muszę to robić? To ciekawostka, nie? Tu. Do Longinusa. Rozpocznij misję dla Longinusa. Dużo kupli. Dobra. To zjedźmy sobie. Kurwa mnie ta pogoda, że się ciemno zaczęło robić. Stanowisko ogniowe. Jedynie, żebyśmy się przejechali tu. I tam byśmy na noc z rana poszli do Longinusa. To byłoby chyba lepsze, co? To weźmy szybką podróż. Żeby nie marnować zbytnio czasu. Przejdźmy się do Longinusa. Do tego, przyśpijmy się. No dobra, bądźmy o koło 6. O. Akcept. Całą noc przyśpimy i z rana jedziemy dalej z kokosanką. O. Dobra. Okej. O, jest poranek. The golden path leaders. The two-headed elephant pulling in opposite directions and going nowhere. Czy jest jakiś środek transportu? Lotnia. Ale ja muszę iść tędy. Pójdziemy do tej lotni. Zobaczymy jak z tej lotni. Dobra. Aby wejść na pokład. Chyba na lotni powinno być, a nie na pokład, ale dobra, się nie czepią. Bez adestrowania. Chyba dobrze mi idzie to sterowanie. Co wy na to? Prosto do Longinusa. Ja? Jesteśmy już tak obok, że... Jest good. O, oni tu sobie ćwiczą. Czekajcie, weźmy sobie kolekcję. Nie. Pierwszy zobaczmy, co tu możemy zebrać. Najdroższa córeczko, Taro. Chciałem napisać do ciebie, nim wyjedziesz na swoją pierwszą służbę do strażniczy bazar Killana. Jestem z ciebie taki dumny. Twoja matka również, nawet jeśli przez strach trudno jest jej to okazać. Pamiętaj, że celem twojego życia nie jest spełnienie naszych marzeń. Aby uczcić tę okazję, zabrałem się za destylację nowej partii raskiej. Nazwałem ją Dumny Ojciec. Daj znać swoim towarzyszom ze Złotego Szlaku, że stary Isha będzie nie miał wysyłać więcej niż zdołają wypić. Twój ojciec.
to jest pewnie w środku. Nie, tu. Dobra, wszystko mamy. Wszystko możemy teraz sprzedać, kolekcję. Sprzedaj. Sprzedaj. Okej. Cześć, Longinus. Tak, jestem NJ. Away from church. That sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating weed. And one of the elders saith unto me, weep not. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book. And loose the seven seals thereof. So? It is our savior. It is our savior returned to us as a lion, a warrior. So, I started thinking to myself, when the son of God is reborn, what gun would he use? So, jakiś when Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? For there are no empty words for you, but your very life. Or maybe Revelation 19:11. The discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier, oh, właśnie. A soldier. Always knows, for we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. Ooh. It is the will of God. Here. This is for the first one. Vandaport is under attack! We need fighters here Saban, now! What's happening? We're under attack! Stay away! Oh, shit! He said to them, go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation! Hello, Longinus. Ha, jeszcze czasówka! Cel mam już wyznaczony? Tak. I wish you could remember what it was like back then, Andre. Your mother and I, with you on her hip. Oh, those were the days. She was never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirat. Pagami, nie gadaj mnie tutera. Sabal to jednak jest gościem, on powiadomo mi co się dzieje, czy potrzebuje pomocy, to jest jednak ziomek. Jeszcze mamy 5 minut. Ja nie lubię czasów, jak wiecie, że ja nie przepadam za czasów.
Oj. Kurde, Malena. Powtórzmy to jeszcze raz. Akcja w Manapurze, normalnie. Para, pa, 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 pa. Nie tu. Nie masz? OMG. Co teraz? Oni wylądowali już.
Ona jest w środku! Jak mam tu wejść? Ja ba, ale... Ale akcja, boż... Tą akcją będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, tylko skończmy pierw to. Nie, 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 żyj! Is koniec? The people need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. Nic się nie stało. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost. And they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. Come. Dało się. Ważne, że się udało. Przewodnik po Keracie, noszący tytuł Kerat Król Mina, można znaleźć w menu kolekcji. Przewodnik będzie uktolniony, gdy będziesz poznawał ludzi, odkrywa miejsca i polował na zwierzęta. Brother, we need to talk. Sabal, what is it? I'm needed in Banapur, and Amita is focused on the outpost. So it's up to you to help with the hostages. I know it's a lot to ask, but they must be rescued before we take back the outpost. But Amita said that... The outpost is important, but our top priority should be the lives of those hostages. The people of Kirat depend on the Golden Path for protection. We cannot let them down. Sabal chce dobrze. Dotrzyj do osady w górach. Pierw chciałbym zejść... W ogóle nie ma tych... A tak, oni zakryli ich. A ja myślałam, że do mógł od nich coś jeszcze zabrać, a tu... Przeszukam go przy okazji. Pieluchy. A nie ma tych, co ja zabiłem, nie? A szkoda. I wiecie, że... Ja myślałam, że po tej akcji będę mógł sobie, wiecie... A tej pani też nie ma? Smutno się zrobiło, no. Now more than ever, I know I made the
the right choice when I joined the Golden Path. Przykro mi. Namaste. Wiem wszystko, co w mojej mocy, żeby wam pomóc. Ojej. Przykro mi. I się smutno robi, jak ludzie tak płaczą. Co to była za interakcja, ale jaka? Żeby wpiąć się do góry, dobra. A ty? Co to czego? No cóż, stała się taka, a nie inna sytuacja. Umiejętności jeszcze jedną, jeszcze brakuje. Dobra, gdzie musimy, w ogóle tu musimy dotrzeć, tak? Strażnica. Z jednym alarmem łatwa, szybka podróż. Szybka podróż, sklep, nowe zadania, nowa PD. Wiecie co? Ja myślę, że to na dzisiaj byłoby wszystko. Którą mamy godzinę odcinka? Godzina ile? Aż muszę wstać, żeby zobaczyć. Godzina 10. Słuchajcie, ja myślę, że to w zupełności wystarczy na dzień dzisiejszy. Na następnym odcinku jutro chciałem mówić. Na następnym odcinku pójdziemy sobie tutaj. Do osady w górach. Zobaczymy, o co tu teraz będzie chodzić. No i pewnie zajedziemy sobie do tego, do tej strażnicy i ogarniemy sobie tą strażnicę. Tu widzę nowe skrzynie z łupem, ale to już w następnym odcinku. I w następnym odcinku dodamy sobie tutaj ziomek, który leczenie przywraca paski 4 zdrowia. Bo mi się akurat póki co nie przydaje. Dobra. Nie ma błody. Dobra. Słuchajcie, to było wszystko dzisiaj. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał z Far Cry 4. Ja się bawiłem fajnie. Mimo, że byłem trochę przestraszony. Szybka akcja. Tu strzelać trzeba. Nie umiem z tego łuku jeszcze. Muszę się nauczyć ten łuk ogarnąć. Ogarnąć ten łuk. A mam nadzieję, że wszystko się uda na spokojnie. Jeszcze raz, mam nadzieję, że ci się spodobało, trzymajcie się, do zobaczenia, widzimy się za tydzień w czwartek, Far Cry 4, już w czwartym odcinku. Pa, pa!